Cześć, witaj w słowniku copywritera. Ja nazywam się Kuba Karamara, a w tej serii tłumaczę różne zagadnienia związane z branżą copywritingową. Dzisiaj wytłumaczę Ci, czym jest katalog stron. Jeszcze kilkanaście lat temu... Internet nie wyglądał tak, jak wygląda obecnie. Nie było Google'a, do którego można sobie było wpisać dowolnego hasła zagadnienia, tylko adresy stron trzeba było po prostu znać. Jeżeli chciało się wejść na jakąś stronę, trzeba było ją mieć w głowie. Oczywiście to było trudne, więc wymyślono tak zwane katalogi stron internetowych, do których wchodziło się. Wystarczyło znać adres takiego katalogu i wchodziło się do tego katalogu, no i przeglądało strony podzielone na różne kategorie tematyczne. Czyli jeżeli ktoś chciał poczytać coś o samochodach, no to wybrał sobie kategorię motoryzacja, jak o komputerach to komputery i tak dalej. Jednym z takich najbardziej znanych katalogów w tamtym czasie był katalog WP.pl, który pewnie bardzo dobrze kojarzysz, który dzisiaj jest po prostu portalem informacyjnym. Nawet nie wiem, czy nadal pełni funkcję katalogu, być może. Natomiast no, ewoluował i dzisiaj jest dostosowany do tego, co jest potrzebne, ale zaczynał jako katalog stron internetowych. Dzisiaj katalogów jest już znacznie mniej, no bo po co miałyby tak naprawdę funkcjonować, ale ich zastosowanie jest troszeczkę inne. Wykorzystuje się je w celu pozycjonowania. No bo taki wpis do katalogu polega na tym, że podajemy adres swojej strony internetowej, no i kilka 500 znaków, czyli 3-4 zdania opisu. Czyli po prostu kilka słów o tym, co jest na tej stronie, dlaczego warto ją zobaczyć, co można zyskać, odwiedzając taką witrynę. No i to, co jest ważne z punktu widzenia pozycjonowania, to to, że taki wpis do katalogu jest równoznaczny z tym, że otrzymuje się linka do tej strony, głównej strony docelowej. No a jednym z elementów, które wpływają na to, jak strona jest widoczna w wynikach wyszukiwania, czyli jak dobrze jest wypozycjonowana, mówiąc w uproszczeniu, jest to, ile takich linków do tej strony przychodzi. Więc jeżeli zdobędziesz z takich katalogów 100, 1000, 10 tysięcy wpisów, no to tych linków będzie dużo, no i strona będzie wypozycjonowana wyżej. Oczywiście mówię to w dużym uproszczeniu, natomiast mam nadzieję, że rozumiesz, o co mniej więcej chodzi. No i często copywriterzy przygotowują właśnie te krótkie opisy stron do katalogów. Dzisiaj jest to już troszeczkę mniej spotykane, no ale jeśli zaczynasz dopiero w tej branży i przygotowujesz teksty SEO, no to możesz się spotkać właśnie z takimi zleceniami na przygotowanie opisów stron do katalogów. Dzięki, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wiesz już, czym jest katalog stron internetowych. A jeśli jeszcze masz do tego jakieś wątpliwości, to czekam na Ciebie w komentarzach. Daj znać, wszystko konkretnie wytłumaczę. Aha! Nie zapomnij dać subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. To jest naprawdę masa wartościowej wiedzy o copywritingu. Cześć!